trzy, cztery. Nie ma. No to co, Oliwka, gotowa? Ja chcę jeszcze raz! Co to za szukaństwo było? I dawaj! Oli! Co ty tutaj robisz, Stasiek? Co ty tutaj robisz jeszcze? Siemanko, tutaj Daria i witam was na kanale Darliwka i przyszedł ten dzień, na który bardzo czekaliście chyba. Challenge 24 godziny i ja się muszę szybko sprężać, bo Oliwka to już zaczęła ten challenge beze mnie. Ja muszę szybko nas spakować, żebyśmy przetrwały na giga wielkim dmuchańcu, którego mogliście zobaczyć już na urodzinach Oliwki. Ten dmuchaniec u nas został, wypożyczyliśmy go od Kuba Events. Ja daję wam linki na dole, jeżeli macie jakieś imprezy i chcielibyście wypożyczyć dmuchańca, albo nie wiem, byka jakiegoś kręconego albo inne fajowe rzeczy, to zgłaszajcie się do nich. No i słuchajcie, co ja muszę zabrać? Na pewno muszę zabrać jakieś koce, na pewno muszę sprawdzić pogodę, czy w nocy nie będzie padać, mam nadzieję, że nie, ale chyba raczej nie. Jedzonko, przekąski, Dawid na pewno będzie nam donosił jakieś posiłki. Pomyślałam sobie, że weźmiemy sobie jakieś tam guferki, nutelle, owoce, bardzo dużo rzeczy nam zostało z urodzin, więc na pewno one się przydadzą. No i Oliwka bardzo chciała, żebyśmy otwierały prezenty urodzinowe na tym dmuchańcu, właśnie w tym odcinku. Bierzemy też paczuchę od widza, więc dobra, może ja już nie gadam, tylko pakuję. Miłego oglądania, jeżeli się spodoba, to zostawcie łapki w górę, subskrypcję, jeżeli jeszcze nas nie subskrybujecie i ja już uciekam na naszego giga dmuchańca i nie zejdę z niego przez 24 godziny. Jeżeli chodzi o pogodę, to nie ma deszczu, jest okej, damy radę, przetrwamy. Nie wiem w ogóle, jak ja się zabiorę z tym wszystkim, ale pomyślałam, że będę się pakowała w tą wielką torbę z Teddy'ego, co mieliśmy dekoracje na urodziny, no i taką torbę sportową jakby, tam jakieś koce, poduchy, coś. I ja tutaj od razu kładę tak, sok pomarańczowy, wodę na pewno, bo najlepsza chyba woda na takie upały. Z magicznej szafki wyciągniemy trochę słodyczy, jakieś pianki, jakieś hipcie tutaj mamy, mamy jakieś kinderkartsy, to się na pewno przyda, to jest, o ja to lubię, to z Dilsa, takie grzanki, słuchajcie, dobra, ja tam wszystko pakuję po prostu, no i na dobrą sprawę to nie muszę brać dużo jedzenia, dlatego że jak będziemy głodne, to po prostu ktoś nam poda, czy moja mama, czy Dawid i tak dalej. Arbuza, na pewno arbuza musimy pokroić, tylko żeby nam się to wszystko na tym dmuchańcu nie wywaliło, dobra, to z jedzenia, nie wiem, może jakieś musy jeszcze. Zostały nam jeszcze, słuchajcie, z Action te rzeczy takie fajne do otwierania, więc je też biorę. Może zrobimy sobie jakieś challenge ze zjazdami, bo ta zjeżdżalnia, powiem wam, że jest ogromna i ja nawet jak już jestem na górze, to mam taki strach jakby przed tym takim puszczeniem się na dół, wiecie o co chodzi, bo dzieciaki to śmigają, w ogóle tam nie patrzą na nic, a ja nie wiem, dlaczego tak jest. Nie wiem, dlaczego dorośli właśnie chyba mają taki, no nie wiem, bo czy dzieci są nieświadome? No nie, nieważne. Jeżeli chodzi o poduchy, to zobaczcie. Ja tutaj wzięłam tak tą giga babeczkę, którą Oliwka dostała na urodziny. Wzięłam miśki z Squishmallows, wzięłam Miss Agę, która z nami jest na każdym challenge'u od początku tego kanału, więc teraz też nie mogło jej zabraknąć, o tam siedzi. Wzięłam wielką marchewę, koce są mojej mamy, więc ja już powoli kieruję się tam na podwórko. Przyjdę chyba tutaj jeszcze po jeszcze jakieś poduszki dodatkowe, żeby nam było wygodnie i no jak już wejdę, to nie zejdę. Zapakowana jak na wakacje. Spróbuję wziąć ten statyw, taki wielki mam, wiecie, żebyście dobrze nas widzieli. I muszę jeszcze wrócić na pewno po skarpetki, bo bez skarpetek na dmuchańcu jest bardzo, bardzo ciężko. Oliwka, ja idę jeszcze po skarpetki i do spania. Chcesz tego jednorożca? Tak, jednorożca. To dawaj szybki zjazd na babeczce. Dobra, to jest taki śmieszny babeczek. Dobra, jestem na babeczce. I... Też będziesz z nami spał na dmuchańcu? Tak! Tak? Ej, ale jedzenie nam nie zrzuć, bo tu jest nasze jedzenie! Okej, ja właśnie idę do domu jeszcze ostatnim kursem, dosłownie po skarpetki, za mną chyba leci Oliwka. Oliwka bierze swoje prezenty do otwierania z urodzin. Jestem, jestem, dawaj! No i... wchodzimy, nie schodzimy. Ostatnie klapnięcie na krześle, tak? Mamy tutaj paczuchę od koleżanki Oliwki, otwieramy ją dzisiaj na dmuchańcu. Znaczy Oliwka ją otwiera, mega ciężka. Mamy tutaj jeszcze tą wróżkę, też w prezencie Oliwcia dostała. Też będziemy ją robić. Mamy cukierkowego szampana z balonem, słuchajcie, będziemy... To szampana Piccolo? No to jest szampan. Szampan cukierkowy. Halina. I mamy też Piccolo w lodówce. Jeszcze możemy wziąć sobie szampana na tego dmuchańca, więc dobra. Ej, zaraz, zaraz, ja jeszcze, jak ty idziesz tam, to jeszcze musimy wziąć te piżamy jednorożcowe i tak to mamy już wszystko.
Masz tylko 8% baterii w telefonie. I co teraz? Przedłużać? Tak, przedłużać. I tak mam coś do malowania. No dobra. Lady! Oliwcia, możesz tutaj nam jakoś urządzić miejsce do spania? Tak, ale ja tam śpię, a ty na dole. Ty na górze, a ja na dole? Tak. No dobra. Oliwka! Oliwka w ogóle... O, jest tam, ale już jest tu? Mam dla ciebie pierwszy challenge, Oliwia. Jaki? Jak zjedziesz na brzuchu, to dostajesz tą małą kapsułę do otwierania. Już! Zadanie za kapsułę, Oliwka leci! Chowam się w cieniu, zadałam na Instagramie pytanie, takie a la Q&A i jeżeli ktoś zada to pytanie, to my dzisiaj na tym specjalnym odcinku będziemy na nie odpowiadać. A teraz Oliwka za zjazd na brzuchu otrzymuje ode mnie kapsułę z pieskami Disneya. Przepraszam, nie z pieskami, tylko ze zwierzątkami i jestem mega ciekawa, co się trafi. Trafił się ten, co ze trzek był. Dalmatyńczy. Ja taki on mam czerwonego. Wyprowadzasz się już na górę? Tak. No to idź. Jadę! Ej, ale ja na dole mam jedzenie. No to Stasiu mi będzie przynosił. Słuchajcie, mamy pierwsze pytania. Już, czy myślisz nad kanałem o toce boce? Myślałam w ogóle, żeby zrobić taki kanał, że wiecie, osobno gry, osobno challenge takie i vlogi, ale chyba nie odważę się założyć dwóch, bo boję się, że sobie nie poradzę po prostu. I czy będziemy mieli kolejne psy? Raczej nie, Lady w zupełności wystarczy. Jaka jest wasza ulubiona cyfra? Ja bardzo lubię 13, chociaż mówią, że to pechowe. 14, dlatego że wtedy są moje urodziny. 7 lubię, 6, no nie wiem, dużo mam tych liczb, nie wiem dlaczego. A ty, Oliwka, masz jakąś ulubioną cyfrę? Mam 6. 6? Wiecie, jak gorąco jest tutaj na tym dmuchańcu? Masakra. Ale mam Chińczyka, on jest cudny. No, fajny ten piesek. Kazałam Dawidowi przynieść taką wielką, wielką poduchę gąbkę i ja chcę na tym zjechać, tylko że ja nie wiem, czy jak ja na tym zjadę, to czy mnie ta poducha nie wyrzuci poza ten dmuchaniec, ale sprawdzamy. Oliwka już urządziła sobie spanie tam na górze, a ja jeszcze w ogóle nie mam swojego miejsca do spania i ja nie wiem, zobaczcie, tutaj jest ta poducha, ta wielka i to na tym będzie się na pewno fajnie spało, tylko że ja nie wiem teraz gdzie, bo jak tutaj dzieciaki zjeżdżają, to ja tutaj nie mogę, tutaj znowu wchodzą, ja chyba zrobię sobie miejsce do spania dopiero późnym wieczorem. Wiecie, jak jest gorąco? Ja sprawdzam, czy przyszły jeszcze jakieś pytania na Instagramie i zaraz sobie poodpowiadamy z Oliwką. Mamy pytanie, którą klasę skończyła Oliwka? Czy zrobicie odcinek z dzwonieniem do widzów? Oliwka skończyła pierwszą klasę, teraz idzie do drugiej klasy i planujemy zrobić odcinek z dzwonieniem do widzów, no teraz, jakoś we wakacje. Po tej lewej stronie mamy trochę cienia, bo słuchajcie, jest tak mega gorąco, ale damy radę, damy radę. Oliwka bardzo, bardzo chce otworzyć tą wróżkę. No i podejrzyj, co tam jest w środku, a ja patrzę na moją skarpetkę i nie wiem, co się z nią stało. Zobaczcie na moją skarpetę. Dlaczego tutaj jest tyle trawy? Stasiek to wniósł. O, wow, ale ładne to. Instrukcja. Matko, instrukcja jest potrzebna w tym. Fajne. Co tu będzie z tego? Wróżka. Co my tam mamy w środku? Dajcie znać w komentarzach, czy ktoś może to robił. Ale tutaj są fajne rzeczy, zobacz. Fioletowy jakiś taki mech. I drugi. I kwiatuszek jeszcze. Wiecie, że dla małych dzieci są takie misie, szumisie, że szumią, żeby im się dobrze spało. I tutaj ten dmuchaniec nam tak fajnie szumi, że jak ja dzisiaj tutaj zasnę, będzie fajnie. Ej, jak na łóżku wodnym, Oliwka, pamiętasz to łóżko w spa? To wodne? To na tym dmuchańcu tak jest, jak się tak położymy, to normalnie tak lata. Słuchajcie, Dawid przyniósł nam kapelusze, bo nie da rady wytrzymać w pełnym słońcu bez nakrycia głowy i mieliśmy małą awarię. Stasiek leci! Dawaj! Mieliśmy małą awarię, wybuchł nam sok pomarańczowy tutaj. Normalnie w torbie wszystko się zalało i Dawid to wziął tam pod garaż mojego taty i czyści to wszystko. Masakra po prostu. Dziad leży, moja siostra leży, a dzieciaki sobie zjeżdżają. Robimy zakłady, na ile kroków bez skarpetek
zejdzie na górę tutaj po tej części zjeżdżalniowej i my z moją siostrą mówimy, że 3, więc zaraz robimy pierwszą próbę, no i zobaczymy. Dawid ocenia, czy podoła. Oliwka zjeżdża, Stasiu zjeżdża. I dawaj, teraz twoja próba. Trzy kroki. Poczekaj, zatrzymaj na chwilkę. Ej, to się nie uda, to nie będą 3 kroki, to będzie więcej kroków. Ty chcesz się rozpędzić? No tak, próbuję. Oliwia się zapadła. 3, 4. Przecież to nie. Przecież tutaj były już 3 kroki. Ale no liczy się od wejścia, nie? No nie, no to tu musi. No dawaj, odtąd startujesz tu. I teraz, no, 3, 4. Raz, 2, 3. 3, 4, 5. Dobra, pomyłka. I teraz, co? Nie dałoby rady 3, bo musimy się rozpędzić. No i teraz jazd. O, na kolankę. Stasiu, dawaj. Stato? Teraz ja robię challenge, na ile kroków uda mi się wejść na górę i ciekawe, czy pobije Dawida. Dawid miał 5 kroków. Jakby mi się udało w 4, ale to jest niemożliwe, no ale zobaczymy. Już skarpetki zdjęte? Tak, a ty się trzymałeś tego? Nie pamiętam. Dobra, ja się mogę trzymać, tak? No. Raz. Poczekaj. Raz, 2. Nie, 2 jest tu. No. No na pewno nie 4. Ale ja się rozboję zjechać, bo ja mam te koła i będzie bolało. To zejdź, nie zjeżdżę. O, koc mi dajcie. Nie wiem jak dzieciaki zjeżdżają z tego bez krzyku, bo jak ja tak się w dół, jakby ja już to mówiłam na początku, to mnie aż w brzuchu tak przewraca. Dzisiaj w ogóle pobijemy rekord Guinnessa w leżeniu i patrzeniu na niebo i pokazywałam wam już wcześniej, jak jest ładne. I teraz sprawdzam, czy doszły jakieś pytania na Instagramie. Poczekajcie. I ja się śmiałam z Oliwki, że miała 8% baterii, a mam 9, więc... Mamy nowe pytania. Dlaczego Darliwka? Darliwka powstała z nas, znaczy z naszych imion. Daria i Oliwka. Dar i Liwka. No wiecie, co chodzi. Daria i Oliwka to Darliwka. Czy będziesz miała swoje spotkania z widzami? Bardzo bym chciała, ale to nie jest takie proste do zorganizowania. Czy będziesz mieć swój sklep internetowy? Też bym bardzo chciała, ale na razie jeszcze chyba na to za wcześnie. Czy będą spotkania z widzami? To już przed chwilą. Przed chwilą było. Kiedy masz urodziny Darliwki? 14 lipca. Czy masz pomysł na kolejny odcinek? A jak tak, to jaki? Mam bardzo dużo pomysłów na odcinki, które będziemy nagrywać we wakacje, ale to będzie taka niespodzianka. Na razie nic nie mówię. Nie chcę zapeszać. Mam nadzieję, że to się wszystko uda. I teraz jest hit pytanie. Hit pytanie. Klaudia, moja siostra tam leży, Dawid też tutaj chodzi, więc oni też chętnie odpowiedzą. Czy Oliwka czasem kłóci się ze Stasiem? Lepiej powiedzieć, kiedy Oliwka nie kłóci się ze Stasiem. Słuchajcie, teraz próbujemy z Dawidem zrobić taką cringe'ową chyba rzecz. Dobra, to poczekajcie, to jest taka scena wyreżyserowana. Uwaga, poczekajcie. Ale bym sobie coś zjadła! O, pizza! Jeszcze raz. Nie, no nie, jeszcze raz, dobra, bo się nie udało złapać, dobra. O, ale bym sobie coś zjadła! O, pizza! Jest jeszcze więcej pytań. Jak było na urodzinach Oliwki? Super było, jeżeli nie... Jeżeli jeszcze nie oglądaliście filmiku z urodzin Oliwki, to serdecznie was zapraszam i lecimy dalej. Co czeka na was w te wakacje? Co czeka na nas w te wakacje na twoim kanale? Dużo challenge, 24 godziny w fajnych miejscach, dużo vlogów, wycieczek, no i nie wiem co jeszcze, na pewno to kaboka. Dawid wymyślił kolejny challenge. Oliwka wchodzi na górę i musi podskoczyć jakby, ale to nie... Musisz skoczyć jakby do zjazdu i w locie musisz złapać Squishmallowsa. Czy się uda? 3, 4. O, źle rzucone. 3, 4.
No prawie, ale to musisz podskoczyć. Co by było? Wiecie, o czym zapomnieliśmy na tym challenge'u? Na każdym challenge'u miałyśmy przekąskę. Piszcie w komentarzach, jak pamiętacie jaką, ale moja kochana siostra oddała nam swoje kabanosy. Klaudia, życz nam smacznego! Test kabanosów tarczyński. I Oliwia teraz mówi, ten kto ma współpracę z kabanosami, to ma szczęście. Zdecydowanie przyszedł czas na jedzonko i zobaczcie, Stasiek jest tam z moją mamą i je pizzę, a Oliwka szuka chipsów, więc pojemy trochę, podładujemy baterie i Dawid wymyślił nam jakieś challenge. Zrobiło się już fajnie, tak trochę chłodnie, już nie grzeje nam tak po całym dniu, to po prostu już mnie głowa bolała, ale dajemy radę. Jej, jedzonko! Ej, to mam jeszcze grzanki śmierdzące. Klaudia mówi, że one śmierdzą. Ale nie śmierdzą, są bardzo dobre. Mamy pianki, jakby ktoś chciał. Mamy hipcie, kinderki. Ale chyba, że najpierw chipsy i kabanosy. Dzień dobry! Dzień dobry! Jadłam chipsy. Ty też chcesz chipsa? Mhm. Pojadłaś, Oliwka? To jeszcze będziesz jadła? To zaraz challenge. Spinaczkowe i potem seans bajkowy. Jeszcze paczki trzeba otworzyć. No. Słuchajcie, ja już się najadłam i idę skorzystać z mojego pierwszego wyjścia do łazienki, bo mamy ogólnie takie trzy wyjścia, no bo wiadomo, że musimy gdzieś robić siku i tak dalej i idę ukraść rodzicom z domu wodę akurat przy okazji, bo idę do nich, więc zaraz wracam. Sprawdzam jeszcze szybko, czy są jakieś nowe pytania na Instagramie, zaraz wam powiem. Jest bardzo, bardzo dużo nowych pytań, więc słuchajcie, ja tutaj odpalam te okienka i odpowiadam po kolei. Kiedy nagracie test jakichś rzeczy Dominika Rupińskiego? Nie mam pojęcia, w ogóle nie planowałam takiego odcinka, ale jeżeli chcecie, to piszcie w komentarzach. Squishmallows czy Pushin? To jest bardzo ciężkie pytanie. Oliwka krzyczy, że Pushin, ale ja chyba Squishmallows. Czy zrobimy odcinek z Muffinką i Kitkiem? No to już musicie pisać do Muffiny i Kitka, czy zrobią z nami odcinek. Co zrobicie z dmuchańcem po urodzinach Oliwki? Dmuchańca wypożyczyliśmy, więc po prostu zabiera go potem firma Kuba Events i wypożycza innym, którzy chcą go wypożyczyć. Czy Oliwka już nie boi się dentysty? Niestety jeszcze trochę się boi. Czy Oliwka założy konto na Instagramie? Ja myślę, że Oliwka jest jeszcze za mała na Instagram. Nagracie kiedyś 24 godziny na basenie? Oczywiście, że nagramy. Od ilu lat jesteś z Dawidem? Od 2012 roku. Czy chciałabyś mieć własny produkt? Pewnie, że tak, ale w ogóle nie wiem, co to by miało. Chyba świeczka jakaś, wiecie, bo ja jestem wielką fanką świeczek. Jaki jest twój ulubiony film? Nie mam jednego. Zawsze nie wiem, jak mam odpowiadać na to pytanie, bo nie mam jednego. To pytanie, to nie pytanie, ale 100 lat dla Oliwki. Ojej, dziękuję w imieniu Oliwki, bo Oliwka jest tam już na górze i zjeżdża. Czy Oliwka chciałaby mieć brata? O, Oliwka krzyczy, dziękuję. Czy chciałaby mieć siostrę albo brata? Chyba Stasiek jej wystarczy, wiecie? Pozdrowisz Adę, pozdrowisz Lenkę, pozdrawiam Adę i Lenkę. Kiedy otwieramy paczkę od twojej koleżanki? Teraz. Teraz? Tak. To chwilkę, za chwilę, dobra? Dobra. Klaudia, zjeżdżaj! Nie wstydź się! Masz tu swoich fanów! Zjeżdżaj! Zjeżdżaj, Klaudia! Zobaczcie, jakie my mamy piękne niebo. Ja tak normalnie leżę cały dzień i nie mogę się napatrzeć. I mamy proradę dla zjazdów na dmuchańcu. Dużo lepiej zjeżdża się na kocu. Dobra, ja pomagam też Oliwce zrywać folię i to jest prezent od koleżanki Oliwki. Pushin narysowany. Pushin? Dobra jest. Mam nadzieję, że to... A nie, dobra, zerwiemy. Jaka ta siemka jest ładna w ogóle. No, ja co miałam? Dobra, Ziu. Otwieraj. Jaka zaczepka tu jest. Dobra, o, widzę już coś z Pushina. Słuchajcie, to jest zestaw kul do kąpieli. To Muffina miała. Z Pushinem. Dodatkowo. Sikacz. Pomadka z Pushinem. Sikacz. To jest mgiełka, nie, tak, to jest mgiełka jakaś z brokatem, z Pushinem oczywiście. Dwa szampony, ja ten szampon już mam. To jest bąbelkowy płyn do kąpieli i żel pod prysznic, z Pushinem. Szampon i żel pod prysznic, z Pushinem. I jeszcze to Fifi i mamy sianko, uważaj tylko Oliwka, żeby coś nie wysypało. Na zdrowie, prawda? Chyba sianko. Dobra, o to Fifi akurat zjemy. O, no, ja lubię to Fifi.
Przebieramy się teraz z Oliwką w nasze stroje jednorożca i w tym to dopiero będzie się dobrze zjeżdżało. I potem jeszcze Dawid pójdzie po paczkę od widza, bo mamy taką jedną wielką, bardzo ciężką. No i zobaczymy, co się w niej kryje. Zaczynamy z jazdy jednorożców. Oliwka już wchodzi, ja wchodzę za nią. Ja zjeżdżałam i ja... Dobra, wchodzę, słuchajcie. Matko jedyna, moje marzenie z dzieciństwa po prostu się spełnia. Wiecie, że jak ja byłam mała, jak ja byłam w wieku Oliwki, to nie było dmuchańców nigdzie. A teraz mamy dmuchańca po prostu na wyłączność dla siebie 2 dni. Pa, pa, Oliwka! Pa! I teraz zjeżdżam ja. Tylko ja się boję i będę krzyczała pewnie. Ale zobaczcie, ile tu jest miejsca. I Oliwia powiedziała, że śpi tutaj na górze, a ja, że mam spać na dole, ale ona i tak pewnie zjedzie do mnie na dół. Dawid przyniósł nam fioletową paczuchę. Ciekawe od kogo. Zaraz ją otwieramy, ale teraz z Oliwką będziemy robić wyzwania. Co? Czekamy na challenge. No. Myślałem, że coś będziesz mówiła. No, nic nie będę mówiła, tylko ty masz mówić, co mamy robić. No okej, okay, to pierwszy challenge zrobimy taki, że kto pierwszy zjedzie na plecach? Leżąc jak flag. Dobra. Nie, no na 3-4, kto pierwszy będzie na dole. Zbieracie punkty? No, ale stop, jeszcze nie. Ej, mam pomysł. Kto zbiera najwięcej punktów, otwiera paczkę od widza. Oliwka, ja też jestem już na tym dmuchańcu. No i teraz kto pierwszy złapie maskotkę, jak rzucę, oni muszą podskakiwać i zjeżdżać, ale złapać zabawkę. Mam nadzieję, że dobrze wytłumaczyłem. No i kto pierwszy zaczyna? No, ale to nie razem, że która złapie? No nie. No to ja. Ty? Ale to mówisz 3-4? Po prostu powiem 3-4, rzucam, a ty się staracisz. No dobra. 3-4. No to co, Oliwka, gotowa? Ja chcę jeszcze raz! Ja chcę jeszcze raz! Jak mama złapie, to dokładamy tobie 2 punkty. Nie, to ja nie łapę. No. 3-4. A, prawie! Nogą. Nogą złapałam. Dobrze było. No, to jeszcze jedno podejście. Jeszcze jedno podejście i zmieniamy dyscyplinę. Dobra. Nie za. No dobra, to próba druga, okej? Okay? No. 3-4. Co to za szukaństwo było? No i teraz będą wchodzić bez skarpetek, kto szybciej wejdzie na górę. Ale ja uprzedzam, że mamy brudne nogi, więc nie przestraszcie się. To Dawid, musisz odliczać. Dobra, momencik. 3. Nie, jeszcze nie odbija. 4. Dawaj, Oli, dawaj! Oli! Nie poddawaj się! Ale walka! Nie mam siły! Dawaj, Oliwka, dawaj! No oddasz punkta tak łatwo? Dawaj, tak ładnie ci szło! Nie dam rady już! Co, zadowolona? No mam 1 punkt! To teraz Dawid wymyślił ostatnią dyscyplinę, która wyłoni zwycięzcę, ja albo Oliwka, i mamy na czas wejść, wiecie, po tych drabinkach i zjechać, i kto zrobi to szybciej, ten wygrywa i zostaje zwycięzcą i w nagrodę sprząta wszystko, bo jutro po tym challenge'u. Nie, żartuję, nie bez sprzątania, po prostu zostaje zwycięzcą. Poczekaj, Oliwka. Moment. Czas, start! Ile? 7 sekund 90 setnych. Boże, że się tego nie pobije! No okej, okay, teraz twoja kolej. Poczekaj, bo Oliwka to sobie tu zaczepiła już jak. No, poczekaj. Ja nie jestem gotowa. Czas, start! Miasy. Dziewięć sekund! Yeah. Oliwka oficjalnie wygrywa i oficjalnie... Otwieram paczkę, bo to jest moja nagroda. Otwierasz paczkę. A mama, wymyśliłem tak w międzyczasie, mama zmęczona sprząta jako przegrana. Ho, ho, ho. To jak Oliwka mnie pokonała, to Oliwka otwiera, ale w sumie Dawid będzie nas nagrywał, a Oliwka będzie mi podawać, albo ja jej coś tam, że razem, tak? Tak! Ale yeah! Ładnie! Yeah!
No bierz to. O. Otwórzcie na odcinku, więc otwieramy. I co my tutaj mamy? A gdzie mnie wyciągasz? No dobra, ja będę pokazywać. Zobaczcie, mamy rysunek. A ja ci będę dał. Dobra, mamy hagi-wagi dla Oliwki. Tutaj jest autko, tak mi się wydaje. Następnie mamy chyba mnie. Podobna. Zielona koperta. O matko, ja to lecę. Ją na koniec. Nie, no może tu jest list. To ja otworzę list. Już, no. Dobra. O matko. Ale będziemy miały bałagan na tym dmuchańcu. O nie, nie mogę tego otworzyć. W zielonej kopercie, słuchajcie, jest milion naklejek z LOL Surprise. Mamy żelki, jakieś robaczki, malinki i jeszcze coś takiego. I tajemniczą kostkę otwórz. No to Oliwka otwiera i ja pokazuję. Oliwia! Co to? Matko, ale fajne! Zobaczcie tą sprężynę. Co masz? Ej, bo my tutaj mamy opaski i jeszcze idealnie będzie teraz na tym challenge'u to założyć. Bo jak zaraz, jak to się robi? Poczekajcie, bo tu mamy tak. To chyba nadłamujesz i ona to świeci. I ona świeci, no tak, ale poczekajcie. A tu są kolory? No, są kolory. To ja chcę żółty. Nie, czekaj. Weź żółty. A ja chcę sobie... A, to jest ten! Zobaczcie, żeby to zapiąć. To się od, jakby odrywa i żeby ta... O! Świeć się, masz. To musisz założyć tu i będzie ci się świeciło, Oliwka, no. No, zakładaj sobie to, bo ja chcę swoją zrobić. Nie działa moja. Bo to dla dziada jest, nie? Ej, dziada nie działa. A może nie wszystkie były świecące? No jak nie? No wszystkie mają świecić. No bo ona nie miała koloru. Ej, Oliwka, ale twoja gładka. No i bransoletkę z tego robisz. Dobra, to próba numer dwa bransoletki dla dziada. Mogę sam zrobić? Ale dlaczego ona nie świeci? Ej, no teraz świeci, to ja nie mogę? Bo jest, to jest świecące. Ej, no ale super to jest na ten challenge. Zobaczcie, ale będzie świeciło. Nie dam ci tego. O, ej, ale nie mogę zapiąć. Dawid poszedł zanieść jedną taką bransoletkę Stasiowi, bo on jest z moją mamą teraz u nas w domu. Oliwka sobie łączy. Ej, mamy kulę do kąpieli z Kosmitą! A czy ty miałaś otwierać? Czy... Kosmitą! Nie. Ja miałam. Kosmita na niebie, zobaczcie. Patrzcie, leci Kosmita. Mamy też spinera. Oliwka, zakręć. Ja będę trzymała, a ty zakręć. Dzium, dzium, dzium. A ja miałam otwierać. A ty się bawisz ciągle bransoletką? Ale ja chciałam sobie złożyć. Mamy takiego ziomeczka. Tutaj, powiedzcie mi, gdzie jest list? Bo ja listu szukam. O, Dawid, Daria, Oliwka i Staś i Lady. Oliwcia, tu jest coś, co totalnie lubisz. Zobacz, takie brokaciki do wyklejania. No, zestaw bransoletek, słuchajcie, idealne na wakacje. To na pewno będzie list. Słuchajcie, my sobie tak siedzimy, leżymy cały dzień, całą rodzinką dosłownie wszyscy. I teraz już patrzę i się zrobiło, co to? Nie dam ci. O! Moja świeczka. Zrobiło się już ciemno, może tego tak nie widać, ale zobaczcie niebo. Znaczy, no nie, nie widać teraz, ale naprawdę robi się już ciemno. Co ty tutaj robisz, Stasiek? Co ty tutaj robisz jeszcze? Tu padał deszcz. Nie padał deszcz? A ty myślałeś, że padał? Tak. Będziesz tu z nami spał? Tak. Naprawdę? Nie będziesz spał? Daj mi to! Zobaczcie, co my tutaj mamy. Stasiu, ty to lubisz bardzo, zobacz. Ja też mam. O! Proszę bardzo, smacznego. Otwieramy list i dowiemy się. List od Zuzi z Porąbki, czyli paczka jest od Zuzi. I jest długi list, czytamy. Cześć, mam na imię Zuzia, mam 5 lat, bardzo lubię was oglądać, a najbardziej odcinki Stoka Boka. Fajnie by było, gdyby Oliwka założyła swój kanał. Oliwka ma już swój kanał, tylko że tam jest bardzo mało odcinków. Musisz pisać sobie Zuzia Oliwka, nie Oliwka, Oliwia Drobuszewska i wtedy będziesz miała jej kanał. Również zaczęłam zbierać kolekcję Squishmallows, napisałam list z pomocą mamy w waszych ulubionych kolorach. Bardzo was pozdrawiam, uwielbiam was oglądać i chciałabym, abyście otworzyły moją paczkę na odcinku Zuzia. Zuzia, mam nadzieję, że cieszysz się, że na takim specjalnym
specjalnym odcinku otwieramy twoją paczkę i my bardzo, bardzo dziękujemy, ale jeszcze jej do końca nie otworzyłyśmy, więc bierzemy się za otwieranie dalej. Znalazłam tutaj jeszcze żelki i znalazłam jeszcze jednego różka. I tutaj mam, tu jest ta koperta z naklejkami. A co to jest? Co to jest? To jest papierek od tych bransoletek świecących. Mam tutaj jeszcze tajemniczą kopertę. Otwieram. A w kopercie... I co masz? Oh my god, naklejki z księżniczkami. Zobaczcie, jakie ładne. Mamy lakier i mamy figurkę z Kinder Joya. I słuchajcie, bo się muszę przekopać przez to. Ej, mamy jeszcze jedną kulę z rakietą. Był kosmita, a teraz jest rakieta. Mam ci otworzyć żelki? A wiesz, że ty idziesz zaraz spać? Tu? Nie, do domu, my tu śpimy. Nie ja. Ty tu z nami śpisz? No co ty masz, glizdę małą? Robal. Nie, lubię glizdę. Lubisz glizdy? Powiedz tam do aparatu, mała glizda. Mała glizda. Ej, bo ja tu w paczce mam jeszcze coś takiego małego świecącego. I mam wysyp na oliwkę. No dobra, i tak będzie sprzątać. Na ciebie? Na mnie. No ale to... Poczekaj, a nie ma wysyp na Darię? Nie. Jest, dobra, to najpierw na oliwkę, a potem na Stasia, dobra? Nie, ja. Dobra, to najpierw na Stasia. No dobra, gotowy? Tak. Gotowy? Tak. Ale tu się odsuń, chodź tu usiądź. Uwaga. I teraz wysypuję na oliwkę. Żyjesz? I teraz wiecie co? Najlepsze jest, że Dawid musi nam chyba przynieść miotłę, bo my zanim rozstawimy... Rozstawimy sobie tutaj... Znaczy rozłożymy to do spania wszystko, to tutaj najpierw trzeba zmieść z tego wszystko. Słuchajcie, Dawid teraz poszedł po bluzę jakąś dla Stasia, bo naprawdę się robi tak, że nie jest zimno, ale na krótki rękawek jest za chłodno. I ja... Widziałeś może mój telefon? Tak, a ty podaj mi te klucze. Klucze? Dobra, rzucam klucze, Benz i telefon, Benz, i zobaczymy, czy są nowe pytania na Instagramie. Wiecie, którą już mamy godzinę? 21.33, matko, czy to widać? O, 21.33, dobra, odblokuję sobie telefon i zobaczę, czy są pytania. Będziesz odpowiadała ze mną? Ej, no, tak szybko to ja wątpię, Oliwka, że my uśniemy, wiesz? Tata ci podłączył telefon twój, więc na twoim będziemy robić sobie seans bajkowy na dmuchańcu. Dobra, odpala. Nie, będziemy grać. Będziemy grać, dobra. Gdzie poznałaś dziada? Dziad do mnie napisał, jak jeszcze istniała nasza klasa i wtedy się poznaliśmy, spotkaliśmy się, no i tak to jakoś wyszło. Jak coś się powtarza, to nie będę odpowiadać. Jakie są, Oliwka, twoje ulubione kolory od jednego tak do trzech? Ulubione kolorki. Od jednego do trzech? Znaczy, no w sensie wymień, trzy różowy, takie. Różowy, fioletowy i pudrowy róż. Kiedy będzie jakiś odcinek, w którym Oliwka... Dobrze, zjeżdżaj! W którym Oliwka będzie kupować do mini koszyka? Chcesz taki odcinek? Jutro. Robimy? Ej, komar, dobrze, lej go. Ile masz lat? W lipcu skończę 29 osiem. Lat, a Oliwka 8, ona tak. Ona ma 8, ja mam 29 okay. lat. Okej, kiedy urodził się Stasiu? 23 marca. Czy masz kontakt z Julią Żugaj? Niestety nie mam, a bardzo bym chciała. No i lecimy dalej. Czy lubisz czytać? Bardzo. Ja co wieczór sobie czytam. Co nie wieczór. Cierpię czytać. No wiesz co? Przyszła ekipa sprzątająca. Czuję się, jakbym nagrywała teraz jakiś program i zaraz wam pokażę dlaczego. Zobaczcie, Dawid z oświetleniem walczy. Posprzątaliśmy tutaj wszystko i wszystkie nasze poduchy są tam. I Dawid będzie je nam rzucał, a my będziemy sobie tutaj układać do spania. Ale nie wiem, ja się boję komarów, wiecie? Boję się komarów, bo bardzo dużo komarów lata i boję się, że jak jutro rano wstaniemy, to będziemy takie pobomblowane całe. I ogólnie to jest, uwierzcie, ciemno i ja nie wiem dlaczego teraz, a nie, o, zobaczcie, bo może przez te lampy, ale naprawdę jest już ciemno. Dawid nam rzucił wszystkie miśki i układamy je tutaj sobie jako poduchy do spania, a koce? Gdzie są koce? Już daję. Dobra, mamy koce. Oh my god, ale dostałam. Dobra, godzina 21.50. Idą nasze koce, bo tam są, widzicie?
Ja myślałam, że tam stoi pies. Gdzie? Tam. Weź ty mnie nie strasz. Ty zawsze mnie straszysz na wszystkich challenge'ach 24 godziny. I to będzie nasze miejsce do spania, słuchajcie. Oliwia! Oliwia, jeszcze pozdrowienia! Słuchajcie, szybciutko wchodzę na odcinek z urodzin Oliwki, dopóki jeszcze jest Dawid i mi to fajnie tak nagra, że ja nie będę musiała tego trzymać w jednej ręce. Szybko, szybko wchodzę i losujemy 5 osób, Dawid będzie mówił stop. I wszystko zależy teraz od Dawida. Kto będzie pozdrowiony? Dobra, to ja zaczynam losowanie, Dawid mówi stop. Stop. Jasminak 8935. Pozdrawiamy z całego serducha i losuję dalej. Ty mówisz stop? Stop. Wiktoria Marut. Pozdrawiam z całego serduszka. Lecę dalej. Stop. Amelia Mankowska 191. Pozdrawiam z całego serduszka, ale Amelka chyba już była ostatnio, więc jeszcze raz dodamy. Tak, 3 osoby będą jeszcze. Dobra, lecę. Stop. Ewa 7003. Pozdrawiamy z całego serducha. Dwie osoby jeszcze. Stop. Kosia Stępień 9645. Pozdrawiamy. I jeszcze jedna? To jeszcze dwie. Dobra, no. Stop. Eliza 22354. Pozdrawiamy z całego serducha. I ostatnia. Stop. Stop. Kornelia 7493. I słuchajcie, ktoś tutaj mi pisał, że czeka już nie wiem ze 100 ileś dni po prostu na pozdrowienia i ja spróbuję tą osobę znaleźć. Mam nadzieję, że mi się uda, ale tu jest tyle komentarzy, że to będzie ciężkie i zawsze właśnie ciężko jest mi wylosować tych, którzy może nie byli. Ojeju, jeju, ile tutaj jest osób. Poczekajcie, szukam, szukam. Marcelina Gawę 1310. Już czekam na pozdrowienia 2 miesiące. Więc się doczekałaś, pozdrawiam z całego serducha. I jeszcze ktoś był, co tak dużo dni. Jeszcze było, ale czy ja to znajdę, słuchajcie. Może poszukam sobie. Już jutro jakby zapiszę to na kartce i wtedy będę pozdrawiała te osoby. No i mam nadzieję, że dzisiejszy... Ja już chyba nie mogę mówić. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek się wam spodobał. Widać, że jest ciemno w ogóle, bo tak na aparacie to jest dziwnie czasem. Wiesz co, ale tam na dobrą sprawę widać latarnię. No. Za drzewem jest latarnia, więc naprawdę jest ciemno. Jest bardzo ciemno i jak wyłączymy lampy, to będzie całkowicie ciemno po prostu. Ale ej, Oliwka, a bo my mamy jeden koc, dobra, ale mamy jeszcze drugi koc, przykryjemy się. Mam nadzieję, że odcinek się wam spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście zostawiajcie łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczek. I bardzo się cieszę, że udało się nagrać taki odcinek 24 godziny, bo dawno ich nie było, a to jest taki odcinek na początek wakacji. No i bardzo dziękujemy Kuba Events za tego świetnego, świetnego dmuchańca. Ej, Oliwka, robimy jeszcze zjazd na pożegnanie i spać? Nie. Nie? Nie. No co ty? Jestem zmęczona. A ty miałaś tam spać na górze? Zmęczona jesteś. No dobra, no to jak zmęczona, to my sobie jeszcze pewnie poleżymy, może coś poglądamy albo pogramy w jakieś gry? Tak. A wy trzymajcie za nas kciuki, żeby nie zeżarły nas komary. Do następnego, pa!